Cześć, witam Cię na kanale Jest Taktycznie. Dziś na kanale nowa seria. Zobaczymy jak długa. Gra Oriental Empires. Miałem ją na radarach już od jakiegoś czasu. Gdzieś tam jakieś filmiki oglądałem, czytałem trochę. Była w wersjach w becie. Dziś na Steamie UE pokazała się już w pełnej wersji. Zawitała na moim twardym dysku. No i zobaczymy. Zobaczymy jak wygląda, o co tu chodzi. Jest po polsku, więc to nam troszeczkę przyspieszy na pewno rozgrywkę. Zagramy kampanię. Do wyboru kilkanaście frakcji. Połowa z nich, nawet więcej niż połowa, na razie zablokowana. Mamy do wyboru frakcje Shang, Zhu, Han, Chu, Shu. Po prawej stronie miejscówka, gdzie zaczynają na mapie Chin. I na dole krótki opis, dodatkowo jakie mamy tutaj perki ich, co nam daje. No ja generalnie będę chciał zacząć frakcją Shu. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest mniej więcej z boku mapy. Ja nie lubię zaczynać gdzieś na środku, gdzie trzeba patrzeć na wszystkie cztery strony. Wiadomo, że jest wtedy najtrudniej. Wolę z boku podbić mapę najpierw tutaj, w tym kierunku, żeby później zrobić ekspansję na północ. Maksymalną liczbę tur podnieśliśmy z 300 do 500. No, lubię długie gry. I poziom badań bodajże ze 100 na 120%, żeby było troszeczkę dłużej, trudniej. No bo wiadomo, im trudniej, tym fajniej. Nie wiem, czy będę grał do końca. Nie grałem w tą grę, grałem może z 15 minut tylko przed nagrywaniem tego. Sprawdziłem, czy się wszystko odpala. Poustawiałem dźwięki, rozdzielczości, także... No będziemy się uczyć w trakcie gry. Znajdujemy się w Syczuanie, żyznej równinie otoczonej górami. Główne zagrożenia znajdują się na północy i południowym wschodzie. Doradzam wysłać osadników na wschód i tam założyć osadę, która będzie chronić stolicę przed atakiem z tego kierunku. Następnie proponuję wyruszyć na niezajęte tereny na południu i zachodzie. Jeśli osada znajdzie się w odległości 3 pól od nosorożców, ryb lub dzikich zwierząt, będziesz mógł wykorzystać te zasoby do zdobycia dodatkowej żywności lub dochodu. Ciekawe, czy to się dotyczy też kopalń i innego typu rodzaju lokacji na mapie specjalnych. No zobaczymy, zobaczymy. Zagrożenie główne ze wschodu. Skąd my to znamy? No, dosyć czuła tutaj mamy, dosyć czułą klawiaturkę. Zagrożenie ze wschodu. No, standardowo. Dobra. To są nasi osadnicy. Prawym przyciskiem myszy aktywujemy konto, znaczy ich opis. Jednostka nieprzeznaczona do walki. Porusza się powoli w lesie na mokradłach. Mogą założyć nową osadę. Hurra! Ludzie trafią do osady, jeśli do rozwiązania dojdzie na jej terytorium. Aha. No dobra, dobra. Popatrzmy na teren. Te kafelki tutaj to są potencjalne lokalizacje osady. W ogóle, jak wygląda ta gra? Z tego, co zdążyłem zaobserwować, jest to skrzyżowanie cywilizacji z Total Warem. Tak to można w skrócie powiedzieć. Przynajmniej te pierwsze wrażenia na tyle wskazują. Ruch odbywa się w turach. Nasze jednostki, oddziały, bohaterowie zaznaczeni na mapie. Wyznaczamy im ruch prawym przyciskiem myszy. I dochodzą tam do tego punktu w ileś tam tur. Tu jest jedna tura, druga, w trzeciej turze dojdzie nam tą jednostka. Po wykonaniu wszystkich czynności, wszystkich ruchów, budów w mieście, badań i tak dalej, technologii, klikamy koniec tury i po tym nasze jednostki się poruszają. Nie poruszają się teraz od razu, tylko planujemy ich wszystkie ruchy i dopiero wtedy na execute, tak jakby wszystkie poruszają się na raz. Czasem bywa to irytujące, z tego co widziałem na filmikach innych graczy z beta testów, że potrafi dojść do gonitw na mapie pomiędzy dwoma oddziałami, które jeden próbuje kluczy, ucieka, a drugi go goni, próbuje natrafić i spowodować walkę i nie zawsze się to udawało, przynajmniej w beta testach. Zobaczymy, czy zostało to poprawione do wersji końcowej, czy nie. Na razie, jak widać, nie mamy tutaj
styczności z żadnym przeciwnikiem, więc osadników sypiemy sobie tutaj. Tym oddziałem na pewno bardzo szybko będę chciał eksplorować teren. To jest mój bohater, przywódca naszej frakcji, autorytet zerowy, początkowy. Energia, kij jest miarą energii i witalności człowieka. Kij, osoby dowodzące grupą jednostek zwiększa ich zdolność bojową 27%. Bardzo fajnie. Cnota 1. Przepraszam, cnota 2. Dobra, zobaczymy, czy cnota nam wzrośnie, czy nie. Dobra, tutaj będziemy się poruszali. Na zachód. Miasteczko. Te pola oznaczają, że można je przerobić na pola uprawne. Na pewno będę chciał to jak najszybciej zrobić, w związku z tym, że nasza frakcja jest rolniczą i ma do tego predyspozycję. Stawiamy farmę, dwie tury. Nasze miasteczko ma tak jakby 10 mieszkańców. Tak to nazwijmy, populacja 10 chłopów, wzrost 7,1% na turę, na którą składa się nadwyżka żywności i przeludnienie, tudzież niedoludnienie. Praca 8 uprawia rolę, a 2 buduje kolejną farmę. Tak to wygląda na chwilę obecną. Nie posiadasz technologii do oczyszczania pola, czyli nie potrafimy jeszcze karczować lasów. Nie potrafimy budować dróg i możemy postawić jakieś budynki zewnętrzne. Na początku możemy postawić tylko i wyłącznie molo. Molo umożliwia nam handel na 18 pól, mnożnik handlu razy 3, no i dostarcza przedmioty na handel, tak? Na razie nie widzimy, nie mamy dwóch miast, żeby handlowały ze sobą. Nie poznaliśmy żadnej innej cywilizacji, więc nie możemy też prowadzić handlu wymiennego z nimi, ale wszystko w swoim czasie. Później, w późniejszym etapie gry na pewno pojawią się inne możliwości budowy innych typów budynków, ale na chwilę obecną mamy to niedostępne. Budynki w mieście? Pałac, który daje nam jakieś tam rzeczy. Na razie nie będziemy tego budować. Drewniana palisada. Budynki wojskowe, cywilne. Na razie nie buduję. Na razie dla mnie najważniejsze jest rekrutacja. Na pewno rekrutujemy osadników. Będzie nas to kosztowało 5. Jak widzimy, pojawiło nam się, że następni osadnicy będą dostępni za 16 tur. Pojawiają się natychmiast, nie trwa ich produkcja kilkanaście, kilkadziesiąt tur, jak w cywilizacji. Nie powoduje to hamowania przyrostu populacji w mieście. Drugą jednostką będę chciał zwerbować jest milicja chłopska, pastuchy z krótkimi włóczniami. I tutaj pojawia się komunikat, że kolejną rekrutację będę mógł dokonać dopiero za 8 tur. Możliwe do rekrutacji też jest szlachta z toporami, ale możliwe jest tylko z wyglądu. Nie mogę ich rekrutować i powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego. Czy to jest związane z tym, że nie mam kosztu utrzymania? Nie mam pojęcia. Generalnie... przepraszam... Generalnie co? To są moje wydatki. To moje dochody. Żywność. Konsumuję 8, produkuję 10, więc mam przyrost. Niepokój. Zadowolenie z gubernatora z nadwyżki żywności. Niezadowolenie. Czynniki lokalne, służba wojskowa. Poprzednie skargi, to chyba są jakieś ustawienia początkowe, te poprzednie skargi, bo to jest nasza pierwsza tura. Tłumienie, siła wojskowa, czyli posiadany garnizon powoduje, że
to powoduje, że nam niezadowolenie spada. Pracę już patrzyliśmy. Nie za bardzo to tego, to ogarniam. Jeżeli dochód mam 16, a wydatki 15, a tu mam plus 166. No nic, nie wiem, nie wiem za bardzo co tu kaman. No dobra, ruchy mamy zaplanowane. Teraz tak, tutaj mamy oddziały. I na pewno moje chłopki z mieczami pójdą na wschód. A kolejni osadnicy udadzą się w tym kierunku. Będziemy próbowali tutaj zrobić miasto, żeby kontrolować tutaj tą dolinkę, ten przesmyk tutaj. Wszystkie ruchy mam zaplanowane. Tu mamy jeszcze dyplomację. A, technologia, właśnie. To zdaje się mamy już wynalezione. Zwiększenie produkcji żywności. Mur z ubitej ziemi zwiększa autorytet. Udomowienie koni. Ale chyba tego nie możemy robić na razie. Nie możemy, nie wiem dlaczego. Za bardzo. A, nie możemy dlatego, że musimy to zrobić tutaj, w wiedzy. Okej, lecimy. Najpierw na pewno żywność. Z rzemiosła, odlewnia, kultura, tkalnie jedwabiu. Albo warsztat gręcarski. Zaczniemy od tkalni. Myśli. Szamanizm, mit narodowy, kult przodków, wróżbiarstwo, Jin i Yang. Co nam to daje później? Wszystkich nowych postaci, zwiększa kulturę, zwiększa autorytet. Zwiększa autorytet. Pójdziemy tutaj na razie. Potrzebujemy autorytetu. I wiedza. Koniki. Pozwala na rekrutację szlachty z łukami. Zwiększa autorytet o 1. Zwiększa autorytet. Zdecydowanie ucznictwo. No dobra. Naukę mamy opanowaną. Technologię. Edykty. Wielki dowódca. Edykty są są prawami i przepisami wydanymi przez króla lub cesarza. Wywołują one różne skutki, wiele z nich powoduje krótkotrwałe niezadowolenie, kiedy ludzie próbują dostosować się do zmian. Możesz wydać tylko jeden edykt na turę, zazwyczaj obowiązują do odwołania. Część z nich automatycznie to odwołanie edyktów niesie ze sobą pewne skutki. Ich zakres jest różny, ale najczęściej chodzi o ograniczenie twojej władzy, ponieważ taką decyzją pokazujesz swoją słabość lub niezdecydowanie. Możesz odwołać edykt w tej samej turze, w której został wygłoszony, co pozwala na sprawdzenie jego wpływu na twoje imperium. Wielki dowódca. Nasi wrogowie są liczni, a władca nie może być w każdym miejscu jednocześnie. Dlatego wyznaczamy dowódcę, który zbierze armię i stanie na jej czele, kiedy władca jest zajęty innymi sprawami. Dodaj postać generała, autorytet minus 1. No, na razie tego nie będziemy robić. Podsumowanie finansowe. W tej turze, w ostatniej turze, przez całą grę. Przewidywany dochód 1670. Uch.
stąd tutaj to zestawienie. To nasze statystyki i statystyki wszystkich frakcji. No dobra, dobra. Wszystko porobiliśmy, koniec tury. Komendy wszystkich graczy, to co mówiłem, są wykonywane jednocześnie. Tak dalej, itp. I tutaj jak widzicie na mapie, nasze oddziały się przesuwają. Osadnicy sobie dziarsko biegną na nowe pozycje. Tutaj osadnicy biegną założyć nowe miasto. Tutaj nasz general dziarsko podąża na zachód. Mapa jest spora. Mapa jest spora. Rotacja śpi kolejne jednostki osadników. Wyśle, pomyśleliśmy. Pomyśleliśmy, droga pani, pomyśleliśmy i działamy już w tym kierunku. No dobrze, rozkazy wydaliśmy, cały czas sobie biegną. Tutaj ludzie, nie widzimy nic w okolicach, żeby nam tutaj się działo, coś zagrażało. Faremka sobie się robi. Wytwórcy łuków. Grupa wykluczona, że mieszka na tyle dużo łuków, strzałby wyważyć wszystkie typy stojące dużo niż. Poza tym odkrywamy, że udrojonych w łuki. Czy ja chcę to zbudować? Na pewno chcę zbudować bazar, bo za chwilę będę miał dwa miasta i spróbuję zrobić handel. Kto wykonuje ten ruch tutaj, się zastanawiam. Tutaj idzie osadnik. Nie, ty koleżko, masz iść tu. Ty koleżko, masz iść tu, a ty koleżko, miałeś iść tu, tak, i tutaj założyć osadę. Trochę to pomotane, ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ruch można przyspieszyć. Na początku, jak się nic nie dzieje, można właśnie w ten sposób to zrobić. No i właśnie, wszyscy się zatrzymali w jednym miejscu i nie wiem, dlaczego tak zrobili. Może dlatego, że przeszli przez rzekę i to spowodowało, że wykonali cały ruch. Zobaczymy. Dzielę na grupy. Grupy jednostek można podzielić, wystarczy wybrać jeden lub więcej. Chodź tu, wracaj. Farmy, wiem. No i nie zdążyłem zobaczyć. Wystarczy wybrać jeden lub więcej kafelków widocznych na dole ekranu, tylko wybrane jednostki otrzymają rozkaz ruchu. Możesz wybierać różne jednostki. Aha, no to przecież proste. I jeszcze raz. Ty tu, ty. Ty tu. A ty, Manfred. Dobra, szafa gra. Wy tam. Następca frakcji, o proszę. Czy był jakiś komunikat, że dostaliśmy jakiegoś gościa? Tao Feng. Wiek nieznany. No nic, nie ma tutaj wieku. Nie wiem, czy w takim razie mogą żyć bardzo długo. 100 tur powiedzmy, czy nie? Daty też tutaj nie ma, jest tylko tutaj trzecia. Więc nie wiem, jaką tutaj skalę przybrać.
No dobra, przydasz nam się, koleżko. Skoczysz tutaj na południe. Zobaczyć, co się dzieje. My tymczasem zerkniemy sobie tutaj do pi. Życie w pi. Konsumpcja 9, produkcja 9,50. Czynniki lokalne. Co to są czynniki lokalne w niezadowoleniu? No nie za bardzo wiemy. Nie za bardzo wiemy i nie za bardzo wiemy, jak to niezadowolenie podnieść. Czy właściwie obniżyć. Czynniki lokalne. Niewystarczający autorytet. No to akurat rozumiem. Nie mamy armii. Nie mamy armii w mieście. Czyżby miasto mogło nam się zbuntować w jakiś sposób? Nie za bardzo mamy co rekrutować. No, tutaj możemy przypisać obronę. Bardzo fajnie, fajnie. Ciekawy pomysł. Bardzo ciekawy pomysł. No nic, róbmy dalej farmy. Musimy zadbać o to, żeby było jedzonko. Bo jak nie będzie jedzonka, to po pierwsze nie będziemy się rozwijać. Po drugie jest jeszcze większe ryzyko buntu. Dlatego byśmy nie chcieli. No dobra, zobaczymy, jak nam się teraz rozbiegną tutaj chłopaki. No i dobra, coś tam zadziałało. Coś tam tutaj zadziałało. Tutaj eksplorujemy dalej. Tu eksplorujemy. Tutaj mamy... jakąś przygodę będziemy mieli. Dobrze. Tu postawimy miasto. Chengdu. Chengdu. I w Chengdu. Co możemy zrobić w Chengdu? Niewiele możemy zrobić. Możemy postawić pawilon. Przyjemne miejsce na wzgórzach, które można odwiedzić, uspokoić umysł władców. Po co martwić się polityką, skoro życie jest takie dobre? Zwiększę zadowolenie szlachty o 10. O proszę, tutaj szlachta może będzie w końcu zadowolona. Ciekawe, czy to działa tylko na to miasto? Chyba tak, bo są różne wskaźniki. Dokładnie. No dobra, dobra, ale zaczynamy i tak. Faremka. Jak z rekrutacją stoimy? Nie, nie stoimy w ogóle. Ale na pewno budujemy bazar. Tu chłopaki. Zobaczymy, jak tu będzie wyglądać sytuacja. Tu lecimy na przygodę, tutaj ten, dobra. Tu nasz następca tronu wyruszył na wieczkę. Tu faremki robimy, tutaj może ustawić.
to musimy dbać o rozwój. Zdecydowanie. Zbudujemy bazar. I spróbujemy jakoś uaktywnić handel, żeby zarobić pieniądze, bo jak wiadomo, pieniądze wygrywają wojny. A my tutaj prędzej czy później wojny prowadzić będziemy. Mamy trzy miasta, Pi, Chengdu i Zidong. Rozkazy wydane, tutaj postoicie turę, zobaczymy, może się tutaj gość określi, co od nas chce, czyli czy będzie coś chciał w ogóle. Następca tutaj naszego dzielnego władcy się włóczy. Oddział bez rozkazów. Aha, tak. Wiemy o tym, akceptujemy to. Słuchajcie, nic się nie wydarzyło. Postęp rzemiosła odblokowano, bo tkalnia jedwabił. No i bardzo dobrze. To teraz lecimy na... warsztat gancarski. Co jeszcze mamy? Jakie tu newsy? To widzieliśmy. Bazar w Pi. Brawo. Pi. Bazar stoi. Tkalnia jedwabiu. Ło, nie stać nas. Co daje? Dostarcza jedwab na handel. No tak, wybudujemy bazar, nie będziemy mieli czym handlować. Brawo my. Musimy zbierać teraz, ale to widzę, że się automatycznie handel utworzył. Mamy tu jakieś informacje, dochód, podatki, handel. No jakiś tam handel już zalążek jest. Słuchajcie, szczerze wam powiem, to nawet nie wiem, czy mi dobrze idzie, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia, no ale zobaczymy. Tutaj nie ma żadnej interakcji, ponieważ gościu pewnie stwierdził, że z plebsem gadał nie będzie. I że on tu potrzebuje jakiegoś szlachcica do rozmowy. Dlatego my tu zrobimy tak. Żeby tu tam podesłać mu jakiegoś partnera do rozmowy, tak? Bo to coś poczuje, że to tak właśnie wygląda. Osada bez muru. No wiemy, że jest bez muru, wiemy no. Na razie tu nikogo żywej duszy dookoła nie ma, więc mur nam niepotrzebny. Potrzebne nam więcej farm. Potrzebne nam więcej farm. Dobra, wszystko mamy chyba ustawione. Wysoki nie naszym. Niski autorytet twojego przywódcy jest przyczyną wysokiego niepokoju wśród szlachty. Liczba posiadanych osad jest większa niż wartość cechy autorytetu. No nie da się ukryć, autorytet mamy zero, więc... raczej ciężko mieć tutaj, kurczę... raczej ciężko mieć tutaj, kurczę, tego wartości pretensje, gdyż on dopiero zaczął grać.
tutaj trafił, ktoś to obejrzał, zobaczył, niech da lajka, jak mu się spodobało, jak się nie spodobało, niech napisze, co się nie spodobało. I do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.